Siema, z tej strony Terkim i pogramy w Spelunky! Zaczynajmy! Spelunky jest to gra platformówka. Tak, dobrze. Jest to gra platformówka. Ta gra będzie bardziej tak, jak będę grał, to będę was informował o różnych rzeczach. No to jak mojego kanału, chyba że chcecie z tego prawowitą serię. To nie ma problemu, bo ja bardzo lubię grać spelanki. Nawet nie wiecie, jak ja lubię grać spelanki, ponieważ gdyż zaraz będę kręcił już następny odcinek, choć zaczęłam przed chwilą ten, ale ja spelankę go kocham, dlatego będę w niego grał non-stop. Więc się spodziewajcie odcinków. Nawet jak będą to odcinki informacyjne, to i tak będzie ich mnóstwo. Dlatego sam wolę prawdziwą serię, więc ją zrobię. Was podejmę. Dobra, napiszcie mi. Jak już powiedziałem, to mi napiszcie. Jestem trochę nierozgarnięty dzisiaj, ale dobra. Napiszcie mi, czy chcecie Spelunkiego prawdziwą serię. Tak. Po drugie, co ja mam wam do powiedzenia? Na tym kanale będą się znajdowały różne rakie gry. Od gier typu MOBA, czyli jak się już domyślacie, League of Legends. Po gry typu zjebane klocki, czyli Minecraft. I tu jest kolejne pytanie. Znaczy dwa, bo pominąłem jedno. Po pierwsze, co chcecie z League of Legends? Rankedy, aramy, cokolwiek. Wszystko mogę nagrać wam z Lola, bo Lola lofciam. Tak, drugie pytanie. Co chcecie z Minecrafta? Xbox, jakieś mody Stakata, budujemy w Minecraft, zwykłe survi. Bo wiadomo, nie każdy lubi to, co ja lubię, więc się was pytam, nie? Jeżeli nie będzie żadnych komentów, to sam wybiorę. Nie no, mam nadzieję, że będą. I tak. Co będziemy jeszcze grali? Borderlands 2. Jestem bogatym dzieckiem, mam premium, więc pokażę wam nową postać. Tylko teraz się rodzi kolejne zdanie, tak? W tym stylu. I to jest pytanie ode mnie. Zaskoczony jesteś, człowieku, który to ogląda? Ja myślę. To pytanie brzmi: ja mam problem. To jest pytanie dobre. Czy umiecie obsługiwać się Camtasią? Czy nie chodzi tu o Camtasię? Camtasię. Dobra, jeden Żyd. Czy o to nie chodzi? Bo mam problem z nagrywaniem dźwięków w grze. Jak słyszycie teraz lub nie słyszycie? Ho, 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 jaki jestem zabawny. Nie słyszycie dźwięku. A ja natomiast słyszę na moich pięknych głośniczkach firmy Creative. I tak. Jak zrobić tak, żebyście wy też to słyszeli? Ponieważ nagrywam Camtasia 8, a też jestem bogatym dzieckiem, bo niestety na pełną wersję. Zachowałem ją. Potem wam dam poradnik. O, właśnie. No i to macie mi odpowiedzieć na to. Ja was proszę bardzo. I kolejne ten. Będą poradniki. Różnorakie. Zaczynając od Lola. Kończąc po jak dostać za darmo Camtasię full version, a nie triala. I różne inne takie siakie. Tak to. Powiedziałem takie siakie, lol. Co to znaczy takie siakie? Nevermind. No, dobra. Skoczył. No i takie siakie. A więc, nie będę nagrywał Borderlandsa dwójeczki, dopóki nie będę miał dźwięku, bo to jest bez sensu, bo soundtrack z tej gry jest wyjebany w kosmos, przepraszam. I to naprawdę. No i chciałbym mieć dźwięk, bo bez dźwięku to tak głupio. Przyznajcie się, że wam też to nie pasuje. Mamy 5 serduszek i training bow. Halleluja! Nie, dobra. Skończę. I tak.
Jeżeli chcecie pograć spelunki, bo uważacie, że nie umiem grać, bo to jest przecież takie łatwe, to wystarczy, że biczujesz te węże, zbierasz te pieniążki, zbierasz księżniczki, różne totemy itd., to dam wam linka do ściągnięcia. To jest za darmo gierka. Jest, stworzył ją on Darek Ju, wiem. Jestem Polaczkiem, czytam po polaczkowemu i stworzył to Darek Ju. Nie wiem, jak to się czyta. Drake Ju pewnie, coś w tym stylu. Ale dobra, jestem sierotą, ja nie muszę wiedzieć. I to stworzył ten pan. I jest ona za darmo. Jest o wiele lepsza wersja na Xboxie. Lecz ja nie będę kupował Xboxa tylko po to, żeby grać z Polankiego. Tak, to chciałem powiedzieć. Mam PlayStation 3, mam PSP. Spodziewajcie się poradnika, jak przerobić PSP. Ogólnie poradników będzie troszkę dużo, zdecydowanie. Księżniczko, chodź. No, rozbrajasz miny przy okazji. Dobrze. Zaraz skończymy ten odcinek. Wiem, że płaczecie tam, albo jesteście szczęśliwi, że już nie marnuję wam życia. Chcecie obejrzeć do końca, bo pewnie chcecie się dowiedzieć więcej o tym konkursie, ale o konkursie więcej będzie w filmie konkursowym. Tak, w filmie konkursowym i tam będzie wszystko powiedziane dokładnie. I następny filmik, znaczy ten filmik ogólnie wrzucę dopiero w piąteczek, bo nie mam meta. Następny filmik też wrzucę w piąteczek, bo będę wtedy miał zapał do robienia filmów. I wtedy wrzucę informację o tym na konkursie. Nie bójcie się. Ten konkurs będzie. Przypominam, że to jest konkurs, w którym możemy wygrać Dota 2. Znaczy, wy możecie. Mam 2 keje. Jeden jest zabiorę udział, drugi jest za jakąś waszą inicjatywę. Wiersz. Wierszyk krótki. Rysunek, filmik. Coś, co będzie fajne. Po prostu ma być fajne. I niech będzie fajne. I życzę wam powodzenia, ponieważ chyba chcecie Dotę 2. Dlatego wam życzę powodzenia. Ja chciałbym na waszym miejscu wygrać Dotę 2. Szczególnie, że organizuje konkurs taki człowiek jak ja. I nie nabijam sobie słupów ani nic, bo po prostu to będzie trzeba. Napisać biorę udział. Zero łapek, zero subów, zero niczego. Nie mam co zrobić z tą dotą, więc ją oddaję za darmo. A kolegów mam, ale mają za słabe komputery, bo mieszkam na wsi. Tylko ja mam wyjebany komputer, bo mieszkałem w mieście. Więc będzie coś takiego do wygrania. Nie bójcie się, nie wiem po co wziąłem łuk, bo jest najbardziej chujową bronią, ale po prostu chce mi się strzelać z łuku. To przy okazji macie ciekawostkę u mnie. Najbardziej właśnie lubię grać snajperami, łucznikami, w ogóle, wiesz, ranged. W LoLu jest zupełnie inna sprawa, bo tam się nie da snajpić itd., więc nie. Więc w LoLu gram wszystkim. Po prostu, najnormalniej. LoL! Nie umiem z tego gówna strzelać. Albo to się naciąga. Fajnie. To już wiem, jak się z tego gówna strzela. I mam jedno serduszko! Kurde! LOL. Jetpack! Jetpack mam! Mam jetpack. Cieszmy się. Jetpack mam. Czy wy to rozumiecie?
Jetpack to jest najlepszy item w grze, nie licząc Shotguna. I no, ty potrzebujesz człowieka. Stać mnie? Nie wiem. Nie stać mnie. Dostaniesz stówę, ciesz się. O. You want to rig it. Dziękuję. Chleb. Nie! Dobra, ja się z wami żegnam. Dziękuję, do widzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Spelunky, który się pojawi już niedługo na moim kanale. Subskrybuj i dawaj łapki w górę, jeżeli ci się to podoba. A poczekajmy chwilę, bo może tu będzie. O, jest! Darek, dobra.